A teraz zupełnie zmieniamy temat i także klimat i emocje, relacja z masakry w Southport. I to polska relacja, bo ofiary napaści nożownika ratował między innymi pan Marcin. Przenieśmy się od razu do Macieja Worocha, który z Polakiem rozmawiał. Ranionych zostało 13 osób, troje dzieci nie żyje, a jedno z tych dzieci było na rękach pana Marcina. Tak było. Lokalna policja potwierdziła nazwiska trzech ofiar nowożowniku. To 6-letnia Bebe King, 7-letnia Elsie Dodd-Stancombe i 9-letnia Alice da Silva Aguiar. O niej za chwilę będziemy mówić więcej. Bebe i Elsie zmarły zeszłej nocy, Alice dziś nad ranem w szpitalu. Tu w centrum Southport, gdzie teraz jestem, przed godziną skończyło się żałobne czuwanie, w którym wzięły udział setki mieszkańców tego miasta, dla których atak jest niewytłumaczalnym i niemożliwym do zrozumienia aktem przemocy. Premier Sir Keir Starmer złożył dziś kwiaty w pobliżu miejsca ataku, a później odwiedził strażaków i ratowników medycznych, którzy brali udział w akcji udzielania pomocy zaatakowanym. Wcześniej była tu też szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Yvette Cooper, która później po południu w Izbie Gmin apelowała, by nie spekulować na temat przyczyn ataku i jego sprawcy, bo to utrudni pracę policji. Zatrzymany 17-latek pochodzi z pobliskiej miejscowości Banks w Lancashire. Jest w areszcie. Policja zarzuca mu popełnienie morderstwa i usiłowanie zabójstwa. W szpitalach w okolicy wciąż jest 5 dzieci, o których stanie. Lekarze mówią, że jest krytyczny i dwoje dorosłych, jedno z nich to opiekun spotkania w lokalnej świetlicy, tańca dla małych dziewczynek, w czasie których zaatakował nożownik. Na znak solidarności z rodzinami ofiar poszkodowanych w mieście odwołano dziś zaplanowany mecz. Zamknięte są też sklepy i puby, ale to wszystko, co powiedziałem do tej pory, brzmi jak statystyka, trochę bezduszna, ale to tylko informacje. A jak to wszystko wyglądało od środka? Relacja człowieka, który brał udział w akcji prób ratowania tych zaatakowanych, dziś mnie przyprawiło gęsią skórkę. Relacja tak dosłowna i tak wstrząsająca tym, jak wyobrażamy sobie, jak może wyglądać taki atak, że nie ma innej metody, by nie ja ją opowiadał, a pan Marcin właśnie, który był naocznym świadkiem zdarzenia. Posłuchajmy go więc. Alice była jako pierwsza. Troszkę miała pecha, mi się wydaje, bo ja byłem na telefonie, instruował mnie pan, co mam robić, że mam unieść głowę trochę, żeby się lepiej oddychało, bo ja cały czas mówiłem, że ona traci oddech, mówiłem do niej ciągle, żeby nie zamykała oczu, żeby było, że będzie okej, okay, że zaraz przyjdzie pomoc. I między, jak przyjechały pierwsze 3 karetki, po prostu zajęły się tymi dziećmi, które były wynoszone ostatnie. Czyli z brzegu od... Tak. I ja nie wiedziałem, w jakim stanie jest każdy, bo tam każdy był ciężko ranny. Tam z każdego dziecka krew kapała. I po prostu mówię do tego sanitariusza, że potrzebuję tutaj pomocy, że ten... On mówi, poczekaj chwilkę, tylko zakleję rany temu drugiemu dziecku. I dojechała w międzyczasie 4. karetka. Ja już wyskoczyłem i prosto do tej karetki tą panią i mówię, że mam kogoś bardzo, bardzo ciężkiego. Przylecieliśmy razem do tej dziewczynki. Ten sanitariusz, co był obok, opatrywał tą drugą dziewczynkę, zrobił swoje i przeskoczył tutaj do nas. Ja cały czas trzymałem głowę, a obróciliśmy ją na bok, bo ja mówię, że ma ranę wielką na plecach, dziurę. I jak obróciliśmy ją na bok, przykleił ten plaster, żeby zatamować krew. Obróciliśmy ją z powrotem, tylko krzykłem, że mówię, nie oddycha. Przeskoczyła pani, sprawdziła puls, nie oddycha, zaczęła się reanimacja, sztuczne oddychanie, cała aparatura i wtedy się zleciało kilku sanitariuszy. No i dostawała zastrzyki, adrenalinę, różne takie rzeczy, opiekowali się nią i ja po prostu tylko trzymałem jej głowę cały czas. Pan Marcin mówił mi dziś ze łzami w oczach, że najbardziej boli go to, że wszystkie te wysiłki poszły na marne, bo Alice była tą dziewczynką, która pomimo wysiłków lekarzy nad ranem dziś zmarła w jednym z lokalnych szpitali.